Proszę Państwa, w ten gorący wielkopolski poranek, dziś u nas w studio Radia Poznań Jan Pospieszalski. Witam Panie redaktorze, witam Panie Janie. Witam serdecznie. Na początku wyręczę być może słuchaczy Radia Poznań, albo będę ich reprezentantem, składając serdeczne życzenia imieninowe, boć to dzisiaj Piotra i Pawła, powiedział przed chwilą DJ, a ja do tych życzeń dołączam uśmiech prawdziwy, z prawdziwymi zębami, co prawda z grzywką nie tak bujną jak u mojego rozmówcy w Studio Poznań, ale no, w każdym razie szczere i serdeczne życzenia. Dziękuję za komplement. Także w imieniu poznaniaków, Wielkopolan, pan Jan Pospieszalski, no muszę tutaj dwa zdania na ten temat. Legenda polskich mediów, autor programu najpierw Studio Otwarte, w telewizji Puls programu Warto Rozmawiać. Te programy telewizyjne, ta publicystyka zmieniała Polskę w ostatnich latach. O Boże, to jest, panie Piotrze, to ja nie wiem, czy to pan... Panie Janie, tu musi być mocno, tu nie ma żartów. No i tak, no i teraz coś się wydarzyło. Pana program znika z anteny, no są pewne tutaj, jest dyskusja. Mamy teraz 65. rocznicę czerwca 56. Jest też dyskusja o wolności. Tam walczyliśmy o wolność, my poznaniacy. Tu pan walczy, tak pan mówi, o wolność przekazu. No ale zarzucają też panu, dlaczego ten program szedł z anteny. Bo zabrakło podobno w pana programie głosu drugiej strony. Byli jedynie entuzjaści, przepraszam, sceptycy szczepień, a nie było entuzjastów. I to jest ten zarzut wobec pana. Sprawa jest poważna, bo rzeczywiście jest pan takim posągowym autorem, posągowym publicystą, także ważnym dla tej sceny politycznej, dla strony prawicowo-konserwatywnej. I w tym momencie, kiedy to ona nadaje ton mediom publicznym, mówiąc nieco eufemistycznie, to pan znika z anteny. No i teraz pytanie, czy znika pan z anteny z jakiegoś powodu, czy uważa pan po prostu, że tutaj naruszono pewne standardy wolności, którym pan hołduje? Panie Janie. Na początku dziękuję za dobre słowa, które tutaj padły. Na początku sprostuję, że ja również jestem poznaniakiem. Czuję się bardzo mocno związany z Wielkopolską. Mój dziadek był wicestarostą krajowym. Tata spędził dzieciństwo i młodość w Poznaniu i najpiękniejsze właśnie chwile młodości. Także część Poznania, w wielu miejscach Poznania są ślady działalności mojego dziadka. Był budowniczym, był architektem, naczelnym architektem dzielnicy pruskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Cała masa domów na Grunwaldzie, na Sołaczu, ale również i Teatr Maska, szpitale. Był wybitnym ekspertem od budownictwa, uwaga, obiektów służącym ochronie zdrowia, służby zdrowia, szpitale, przychodnie. I dlatego być może dziś ten element zdrowia publicznego, czy w ogóle zdrowotności, jakoś dziś jest mi bliski również. Teraz rozumiem, dlaczego tak chętnie zgodził się pan na wywiad ze mną w Radio Poznań. No ale adrem, panie Janie. Dobrze, to od razu króciusieńko. Mamy sytuację, ja zacznę może trochę z takiego metapoziomu. Mamy sytuację bardzo poważną w Polsce. Poważną dlatego, że obserwując to, co się dzieje, mam głębokie wrażenie, że zostały zakłócone podstawowe wartości, które konstruują naszą wspólnotę, nasze postrzeganie rzeczywistości, dobro i prawda. Przez kilkanaście miesięcy przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że wszyscy ulegliśmy pewnemu dyktatowi, a dyktat jest również posługuje się przemocą. Były regulacje, które miały jako narzędzie system kar i represji dla tych, którzy nie noszą maseczek, nie stosują się do zaleceń rządu i tak dalej. Tak jak w pierwszych miesiącach tej nowej sytuacji mogliśmy uznać, okej, pewne działania są uprawnione, bo być może rzeczywiście chodzi nam o zdrowie i życie ludzi, tak po kilku miesiącach w paru miejscach w Polsce została ta narzucona nam jedyna i nie znosząca jakby sprzeciwu narracja została sfalsyfikowana.
Oto w Przemyślu dr Bodnar uruchomił przychodnie, w swojej przychodni zakwestionował te regulacje. Nie stosował teleporad, spotykał się z pacjentami, osłuchiwał ich, sam się zaraził COVID-em, wyzdrowiał z tego COVID-u, leczył ich skutecznie dostępnymi środkami na rynku, ale nie stosował schematu narzuconego wtedy przez, nie wiem, WHO i kogokolwiek. I wie pan, dla dziennikarza to jest niesamowita gratka. Mamy oto jakąś sytuację, w której wszyscy jesteśmy, która dotyka pana, mnie, naszych słuchaczy. Dzieci siedzą przed komputerami, nie mogą wychodzić z domu, ludzie są owiązani, zasłaniają twarze. Odebrano nam możliwość pójścia do kościołów, kazano zamknąć biznesy, siłownie, restauracje, knajpy. Zafundowano 1,5-roczny urlop muzykom, artystom, aktorom itd., itd. No i przede wszystkim sprowadzono pacjentów do segregacji na dwie grupy, covidowi i nie covidowi. I w związku z tym dla dziennikarza... I dobre słowa, to jest jasny, czysty przekaz. Oczywiście o tym warto rozmawiać. O tym warto rozmawiać, ale warto również dociekać, co się stało. Dlaczego? Czy zalecenia rządu nie tylko polskiego, amerykańskiego, włoskiego, whatever, tak? Są dobre czy niedobre, tak? Ale pytanie, tu chyba z panem nikt nie będzie polemizował. To nie ma chyba takich rozsądnych ludzi, którzy będą mówili, nie dyskutujmy o tym, poddajmy ale się. Ale przepraszam, właśnie o to chodzi. Ale właśnie proszę mi pozwolić teraz jakby taką kontrtezę wygłosić, no bo faktycznie, ma pan rację, czysta sprawa, trzeba walczyć o prawdę, trzeba analizować różne decyzje, które przesądzają nas o naszym życiu. Panie Janie, ale tu było tak w pana programie i to panu się zarzuca, że nie było tej drugiej strony, że to nie była rozmowa, że pan na tyle poszedł w sceptycyzm, w tą walkę z no, niezdefiniowanym na razie zagrożeniem, tak, że pan nie zaprosił do studia tej drugiej strony głosu. To od razu odpowiadam. A im od razu pan odpowiadam. Walczył w swoich programach, że to jest właśnie sens pana aktywności publicznej i medialnej. Dobrze. Panie Piotrze, ja ten zarzut słyszę już drugi raz, ale wróćmy do tego programu, do tego konkretnego programu. Otóż w tamtym programie zająłem się rzeczą, która jest być może jedna z najbardziej takich symbolicznych dla tej nowej rzeczywistości. Grupa lekarzy i naukowców, ale przede wszystkim byli to medycy z różnych miejsc, z różnych specjalizacji, specjalności, podpisali list do władz Rzeczypospolitej, który właśnie alarmował. Wprowadzane restrykcje, zamknięcie przychodni, podzielenie pacjentów na covidowych i niecovidowych jest niedobre. Protestujemy przeciwko takiej sytuacji, protestujemy również przeciw masowym szczepieniom preparatem, który jest dopiero w trzeciej fazie badań klinicznych, o czym stwierdza informacja na stronie głównej, jak pan teraz wejdzie, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Medycznych i Biobójczych w Warszawie, Aleje Jerozolimskiej, 100 ileś tam, znajdzie pan komunikat przepisany z Europejskiej Agencji Leków, która potwierdza to, że preparat jest dopuszczony eksperymentalnie, czyli w warunkach emergency, czyli awaryjnie, tak? I teraz ci lekarze o tym piszą. I w związku z tym, wie pan, co się dzieje? Tych lekarzy wzywa Izba Lekarska, a poprzedza to wszystko sejmowa komisja, której fragment pokazałem w jednym z programów, na której profesor Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, mówi, że będą przesłuchiwać tych lekarzy, których notabene na tym samym posiedzeniu minister Niedzielski nazywa konowałami i kołtuństwem. Panie Janie, ja panu bardzo dziękuję w imieniu obywateli, że pan tą sprawą się zajął i że pan pyta. Ale panie Janie, bardzo pana przepraszam, jednak... Wie pan, różne środowiska starają się o różne korekty czy zmiany prawa. Ja na przykład jestem aktywny w środowisku przedsiębiorców, domagamy się różnych zmian podatkowych, prawnych, są pielęgniarki, są górnicy, wie pan. Oczywiście, że słusznie, że pan podnosi te sprawy w swoich programach i rząd, jak widzimy, no koryguje
Ja to na przykład widzę w mojej aktywności społecznej. Koryguję pewne, mamy taki rząd, że da się z nim choć w pewnej mierze dyskutować. Mam takie wrażenie. Ale zostawmy rząd. Ale właśnie rząd. I teraz pan w swoim programie, i teraz zero-jedynkowo, pan nie daje głosu drugiej strony. Dobrze, to panie Piotrze, odpowiadam. Piękne słowa i mocne i dobre, które pan wygłasza w tym momencie, poddane są w wątpliwość. No bo co to znaczy? Ale chyba sens dialogu, sens publicystyki powinien w telewizji publicznej polegać też na tej drugiej stronie, której nie ma w tym programie, i pan jednostronnie tylko przedstawia problem. Panie Piotrze, uwaga. Dwie ważne kwestie. Pierwsza sprawa, zapraszałem przedstawicieli Izby Lekarskiej, bo o co chodzi? Są lekarze, którzy mówią, jesteśmy represjonowani niesprawiedliwie. Dzieje się jakieś zło. Ktoś wobec nas uruchamia postępowanie dyscyplinarne, które naszym zdaniem jest niezawinione. Nikt nam nie pokazał, gdzie popełniliśmy błąd lekarski, czy sprzeniewierzyliśmy się misji lekarza. Wręcz przeciwnie, to są lekarze, którzy właśnie troszczą się o pacjentów, bo w trosce o pacjentów ich etyka wymaga zadania pytań, skoro widzimy, że przychodnie są zamknięte i pacjenci są podzieleni. I jeszcze skończę. I teraz uwaga. Jedna z naszych słuchaczek i jedna z sympatyczek programu z Wrocławia zwróciła się do prezesa zarządu telewizji, w ogóle do telewizji, z podaniem czasowej struktury ramówki przez tydzień między 12 kwietnia a 19 kwietnia, ile w programach telewizji publicznej łącznie było afirmacji szczepień, zachęt szczepień, reklam szczepień i tak dalej, a ile było głosów kwestionujących na przykład politykę zdrowotną ministra Niedzielskiego. W całym programie telewizji polskiej, na wszystkich antenach, do tej pory ona nie może dostać, doprosić się tej informacji. Chodziło jej o procentową strukturę, że w programie Pospiszalskiego przez 25 minut, bo to nie był cały program, mówiono o tym, że lekarze są prześladowani i nie zgadzamy się na taką politykę. Natomiast w tym tygodniu to był jedyny głos, który odbiegał od tej jedynej i narzuconej przez władze TVP, albo przez rząd, albo nie wiem przez kogo, narracji pod tytułem tylko szczepienia uratują nas i tylko i wyłącznie lockdown, maseczki, dezynfekcja i dystans. To są też pewnie płatne reklamy. Nie, ma... nie, mówimy o publicystyce, mówimy o informacjach, mówimy o gościu wiadomości, mówimy o wszystkich innych programach publicystycznych i informacyjnych. Nie ma obecnie alternatywy w walce z COVID-em. Poza... A dlaczego? A kto tak powiedział? Gdzie jest ta alternatywa? No przepraszam. Właśnie doktor Bodnar w Przemyślu stworzył tą alternatywę, tylko że badania pokazują, że ona niestety... Ale nie ma tych badań. Panie Piotrze, proszę mi pokazać, jakie badania. Już trwają. Jakie badania? Czemu pan wprowadza w błąd słuchaczy radia? Jest... Nie ma badań. Panie Piotrze, nie ma badań. Rozumie pan? No to świetnie. Badania były blokowane przez rok. Były blokowane, ale już nie są. Są no dobrze, ale... Pieniądze. Ja to wiem z oficjalnych komunikatów rządowych. Ale dziennikarze są nie tylko od tego, żeby słuchać oficjalnych komunikatów rządowych, ale żeby samemu sprawdzać. No. Zgadzam się z panem i świetnie, że pan podniósł ten temat, no ale czemu nie wziął pan na dywanik właśnie osób najbardziej decyzyjnych, czyli ministra, nie wiem, szefa... W poprzednim programie był minister Dworczyk, był Andrusiewicz, rzecznik. Ale w tym programie, mnie szczerze mówiąc, tak powiem panu prywatnie, mało obchodzi, co w telewizji publicznej jest puszczane poza pana programem, bo ja lubię pana program i ja chcę go obejrzeć. I jeżeli ja... Panie Piotrze, to niech pan powie jeszcze... Widzę wyraźną dysproporcję. Lubię pana styl. I wie pan, jestem gdzieś tam mentalnie, myślę, po pana stronie i w programie telewizyjnym widzę, że pan nie daje głosu, nie daje relacji. Ale panie Piotrze, moim obowiązkiem... Z tezą na starcie już chcę wprowadzić na agendę, więc mi się wydaje, że to... Ale niech pan przesłucha jeszcze raz, jak teza na starcie była taka, że stosowane masowe szczepienia nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. To znaczy, jeżeli my od pół roku słyszymy,
tylko szczepienia nam pomogą, a potem się nagle okazuje, że stosując te szczepienia w dalszym ciągu mamy zakażenia, albo ludzie, którzy byli przyjęli dwie dawki, chorują na COVID i umierają, no to wtedy mamy jakiś problem. O tym warto rozmawiać, panie Piotrze. I chyba tak musimy zakończyć nasz program. Mam nadzieję, że przedstawiliśmy opinie różne o programie pana Jana. Bardzo żałuję, że tak krótko. Wymogi anteny na to pozwalają jedynie. Ja bardzo panu dziękuję i mam nadzieję, że na antenie telewizji publicznej dalej będzie można rozmawiać pod pana kierownictwem w pana programie. Mamy taką dekretację prezesa, że od września program wróci na antenę. Bardzo się cieszę. Dziękuję pani Janie. Dziękuję państwu. Naszym gościem był Jan Pospieszalski.